sprawę Świetlikowa, całkowicie nas pochłonęły. Dzisiaj było pierwszy wstępny odbiór pokoików dziecięcych. Chciałam powiedzieć parę słów, co tak naprawdę się dzieje w Świetlikowie. Budujemy go, budujemy Centrum Opieki Dziennej i hospicjum stacjonarne dla dzieci. Kiedy w domu pojawia się chore dziecko, cały świat w jednej chwili wywraca się do góry nogami. Czynności, które na co dzień wydają się nam bardzo błahe, takie jak wyjście do fryzjera czy zrobienie zakupów, dla naszych rodziców często są szczytem bardzo, bardzo trudnym do zdobycia. Kończą się w domu wspólne wyjazdy, wyjścia do kina czy wspólne zakupy. Nieuleczalnie chory maluch potrzebuje wsparcia, opieki rodziny przez 24 godziny na dobę. A rodzice, oddając całe swoje serce, miłość i czas dziecku, sami powoli gasną. Dlatego powstaje właśnie Świetlikowo, Centrum Opieki Dziennej, które będzie wsparciem nie tylko dla dzieci, które będą mogły skorzystać z opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, z opieki rehabilitacyjnej i logopedycznej, ale również dla dzieci, dla rodziców, po to, aby mogli znaleźć chwilę czasu dla siebie, aby mogli złapać chwilę wytchnienia od codziennej 24-godzinnej opieki nad dzieciakami. Będziemy chcieli wesprzeć i rodzinę, całą rodzinę, jak również dzieci. Planujemy otwarcie Świetlikowa już z końcem maja. I 1 maja maluchy pojawią się u nas właśnie w ostatnich dniach maja. Bardzo serdecznie Bóg zapłaci Państwu za dzisiejsze wsparcie, a pieniądze zebrane będą przeznaczone na promocję.